Mam na imię Pola. No nie, dobra. Muszę jeszcze to pomyśleć, co ja mam powiedzieć. Żaba. Żaba na... Ja mówię od południa, tak? Takie poprawki. A o czym wy będziecie mówić? No ogólnie o życiu całym. Żaba nie przyjechał. O całych dniach. I przyjechałem na zgrupowanie kadry narodowej w... Kurde. Cięcie, bo... Czuję ręka w górę. Kontuzję. Wielkie brawa! Ekstra! Brawo, bardzo ładnie, jestem z Bochumy. Cześć, jestem Oliwier Rażecki. Jestem z klubu Gladiators z Bohatów. Moim trenerem jest Michał Bębem, którego serdecznie pozdrawiam. Trenuję od 6 lat. Przyjechałem tutaj na kadrę, żeby złapać trochę nowej techniki, powalczyć tutaj w kicklajcie. Na co dzień na treningach nie mam kicklaj, tylko bardziej K1. Jest bardzo fajnie, w pokoju jest śmiesznie. Nie tylko tutaj trenujemy kickboxing, znaczy ogólnie trenujemy kickboxing, tylko mamy tutaj kosza, piłkę, basen. Chodzimy sobie na plażę, jest bardzo fajnie. Są fajni koledzy, dobrzy trenerzy. No i moim celem w życiu jest pojechać kiedyś na Mistrzostwa Świata w kickboxingu. No i tyle, co mam do powiedzenia. Pozdrawiam cały Bełchatów, wszystkich moich kolegów, całą moją rodzinę i mojego trenera Michała Bębena. Pozdro. Cześć, nazywam się Borys. Przyjechałem tutaj z Obrowa, na WTIM Obrowo Klub. Jeszcze raz. Mogę jeszcze raz? O, kurde. Cześć, nazywam się Borys. Mam 13 lat. Przyjechałem z klubu WTIM Obrowo. Na obozie jest fajnie, mi jest miła atmosfera i polecam takie obozy. I coś jeszcze? Moim celem jest dążenie do kadry, żeby później występować na Mistrzostwach Europy i Świata. To wszystko chyba. Pozdrawiam mamę, tatę, brata, kota, psa. Zapraszam na obóz. Kolana cały czas klepią, nie? Łapię. O, cały czas słyszymy. Robimy, wykonujemy w sposób dynamiczny. Zaczynamy od prostej rzeczy, czyli lewy prosty przyjmujemy na podwójną gardę i kończymy prawym middle kickiem. Wykonujemy to nie silnie, tylko dynamicznie. Nie jakiś mozolny, mimozowaty jakiś tam cios prosty, tylko szybki, wyprowadzony lewy prosty. Lewy prosty, prawy middle kick. Rozumiemy? Moja, twoja i robimy to przez 2 minuty. Druga rzecz, ten kierunkowy, który jest po lewej prosty.
Wejdź na bok, Natalia! Dzisiaj dzień kolejny obozu. Są sparingi. Bardzo dużo się na tych sparingach nauczyłem. Dzisiaj po sparingach robimy basen. Będziemy sobie pływać. I jestem z klubu Bulldog Golf. Chciałbym pozdrowić mojego trenera Tomasza Bagrowskiego. Przygodę z kickboxingiem zaczęłam 3 lata temu. Na początku zaczęłam od Krav Magi i trener mój stwierdził, że mam bardzo silne nogi. Nie wiem jak. Jakoś jak sobie to mówię w myśli, to jest łatwiej. Później zaczęliśmy jeździć na zawody. No i pokochałam dwie formuły, pointa i kicklighta. I właśnie jestem na kampie z kicklightu pod okiem trenerów kadry. Pozdrawiam moich trenerów Wojciecha Wiertla i trenerkę Emilię Szabłowską oraz moich wspaniałych rodziców. Jestem Nikolina Slewicz, jestem z klubu FF Sport Opoczno. Aktualnie jestem w grupie kadeta młodszego i obecnie gramy w piłkę. A po południu natomiast odbędą... A po południu odbędą się sparingi. Przyjechałam tu w celu, żeby zdobyć doświadczenie, poznać nowych zawodników ze swojej wagi i żeby zobaczyć, jak to jest być w kadrze i na kadrze. Atmosfera jest bardzo fajna, cały czas słuchamy muzyki podczas przerw obiadowych i po śniadaniu, ale to jest taka mniejsza. Pozdrawiam moich przyjaciół z Miecnej i całą moją rodzinę. Bardzo dobrze było zaprawie. O nie!
taki tutaj bałagan. Nie! Co, nic nie mówiłeś? Co miałem ci powiedzieć? Tak to byśmy się przygotowały. Jula. A, pozdrawiamy wszystkich widzów. Tak, pozdrawiamy Gorzów. Mam na imię Konrad, jesteśmy aktualnie na basenie. Przed chwilką skończyliśmy jeść obiad. Przed obiadem odbyła się sesja sparingowa. Mija nam właśnie trzeci dzień konsultacji. Jak widać, słoneczko świeci, wszyscy w dobrych humorkach. My nagrywamy program telewizyjny Nadmorze UTVN Siaweńska. Witamy w kolejnym odcinku Kuchennych Rewolucji. Kuchennych nadmorskich rewolucji. Z tej strony Natalia Miecz. I Julka Kamień. Krzemień. Kamień. Jesteśmy z klubu CSW Champion Lubawa. I nazywam się Natalia Mieczkowska. A ja Julia Kamińska. Jesteśmy na obozie z kadry Polski. Cześć, Wiktor. Dzień dobry. Co masz tutaj? No to ten. Chcieliśmy powiedzieć, no fajnie tutaj jest. Krótko zdjęć dzień na temat. Jest bardzo wysoki poziom zaawansowania na obozie. Mamy dużo treningów, walczyliśmy o jutrzejszy rozruch. Dziewczyny rządzą. No i mile, tak, mile się bawimy. Zimne jesteście. Zimne jesteście. Zimna, mokra, idź. Teraz byliśmy w morzu. Fajnie. No i ogólnie to mamy dużo wolnego czasu. No i sobie robimy dużo fajnych rzeczy. Dziękujemy. Kluski szeskie kombo, modra kapusta. Kluski szeskie kombo, modra kapusta. Trzymaj to. Jeszcze nie nagrywamy chyba. Halo, 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 halo. Słuchaj mnie z dwóch mikrofonów. Jestem, widać mnie? A mnie? Halo, jesteśmy, żyjemy. Zdrowi jesteśmy. A możemy najpierw zrobić próbę?
ty mówisz pierwsza. Ty. Cześć, jestem Dagmara. A ja Karolina. Jesteśmy na obozie. W Sztutowie. Jest fajnie. Bardzo fajnie. I kąpiemy się w basenie. Jutro. Jutro. No i ogólnie jest z naszego fajnie. Balkonu mamy widok na basen. I mamy super osoby u nas w pokoju. Mamy piętrowe łóżka. No. Możemy to zobaczyć? Thank you.
Cześć, nazywam się Igor Brunowski, jestem z klubu KS Wysoki Jarosław i przyjechałem na zgrupowanie kadry narodowej w Kiklajcie. Dzisiaj... Kurde. Nie wiem, co mówić. No, że dzisiaj mieliśmy dzień bardziej wypoczynkowy. Na początku byliśmy na basenie, a teraz, jak widać, poszliśmy nad morze, na plażę. Ogólnie na samym obozie treningi są bardzo wyczerpujące, ale przez to, że jest dużo czasu, jest czas odpoczynku, mamy czas na regenerację i siłę do kolejnych treningów. Chciałbym pozdrowić rodzinę i cały klub Sokół Jarosław. O, znowu obliczenie. Dzień dobry. Nie szukaj. No. Natalia mówiła, że będzie pierwsza. No Natalia mówiła, że będzie pierwsza. No to Natalia. Boże. Cześć, mam na imię Julia i to jest moja koleżanka Natalia. Ja jestem akurat drugi raz już na obozie, a ty już. A ja jestem pierwszy raz i miło spędzamy tutaj czas. W sumie na dwóch obozach było tak samo i tak samo było fajnie. Kogo to obchodzi? Mamy tutaj basen, kręgle, bilard, minigolfa, tenisa. Przeważnie wstajemy o 6, bo o 7.30 mamy bieganie. Mamy tutaj czteroosobowe pokoje, a na tamtym obozie było cztero też chyba. Teraz tak. Tutaj mamy trzy treningi dziennie. Z czego wszystkie są nawet ciężkie, jak na początek dnia na przykład. No i bieganie mamy też. Tak, mamy bieganie. W pokojach czasem mamy syf, ale co się da w sumie utrzymać? Trenerka też powiedziała, że nie mamy najgorszy, więc no. Się bardzo cieszymy. Żeby trenować się ze swoim partnerem. Jedyna rzecz, po to mieliście rano wagę, żeby zwracać uwagę na tą wagę, jasne? Żebyśmy nie zobaczyli, że nie wiem, kolega czy Konrad jest kolegą, który ma 50 kg albo 60. Nie ma takiej opcji. Macie szukać siebie i szukać takich partnerów mniej więcej różnicy maksymalnie do 2 kg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wyjdź z szeregu. Wyjdź całkowicie. Sześć. Siedem. Okej, kosa. Tak, tak.